wspaniałe widoki, glicze, zacinki i niesłuchająca się postać. Tak bym zdefiniował tego asasyna, jak i każdego. Sianeczko, z tej strony Bazja, witam was w kolejnym odcineczku Assassina's Creed Unity. Dobra, żeby nie przedłużać, gdzie tu jest sianko? Tu jest. Nie, pomyliło mi się! Pomyliło mi się! Kurwa jego mać. Dobra, no jakoś damy sobie radę. Z pomylońcem. No już, już! Już nie kręć tym, już, wystarczy. Ileż to to kurde? Ileż to to kurde się musiało kręcić? Dobra, W i lecimy. Sru. Idziemy już do punktu, chyba że tu jest jakiś coś tam, tu jest? Jest? Radzę, no to po drodze zrobimy, nie? Kurwa nie E. Tylko że my tam musimy iść. Dobra. Nie. Nie. O! Zajebiście. Tego się nie spodziewałem akurat. Tu chyba musimy wejść do tego domku. Dobra, zajebiście. Da się tu wejść na piętro w środkiem? Niekoniecznie. Czy tu jest wejście? Jest. Dobra, hopy, suńcie dupy, bo ja tu będę wchodził. Dobra, już, tu jest takie... Nie! Siema. Wyszedłem ci opierdolić komnatę. Gdzie jest ten wasz skarb? Aha, mam was, farajerzy. Aha. Co to za dźwięki, panią? Pani ma... Dobra, lecimy teraz do tego skarbu. Te! O, ja się nie mogę zabijać. No, przykro mi bardzo nawet z tego powodu. Co on zrobił za taki śmieszny ruch? Takie chodzenie po ścianie, nie było chyba czegoś takiego. Dobra, w tamtą stronę. Ej, fajnie lata. Lata fajnie, tylko się przyciąga gorzej, nie? Jak zwykle. Tam już widzę wejście. Widać przez to, że ja tak na niskie wszystko dałem, to jak się renderują tekstury. Na tych kolumnach się było widać. A, tutaj. Dobra. No bierz. Jakie omijam obiekty? Ja nie rozumiem. Co z tym omijaniem obiektów, ale okej. Dobra, kolejny mamy zaraz na wprost. Więc sobie go też ogarniemy. No już chyba raczej więcej nie ogarniemy w tym momencie. O, nie trzeba wchodzić. Oj, tu nie przeskoczę. O, dobra, jest lina. Super. Nie, no bo nie chciałem na dół od razu już spadać. Zauważyliście jedną rzecz? Nie ma strzelców na dachach. Co jest bardzo sympatyczne, bym powiedział. Dobra. Już na pewno nic nie ma po drodze. No w zasadzie w miejscu, w którym mamy być, jest coś. A co to jest? Punkt Nord. Dobra, chodźmy już do punktu. Bezpośrednio. No puśćcie. Puśćcie. Na zol. Na sam dół. No nie na latarnię, no ale niech ci będzie. Pójdę dołem sobie. Suwa, frajerzy. Już chyba będę musiał górą. Cyk, cyk, cyk. Przez budynek. Dzień dobry państwu. Tu. Też tak myślałem.
got you now, you little shit. Just a little misunderstanding, nothing to... Your master's harboring a common criminal. In broad daylight, he broke into my home and stole my watch. Did he indeed? Well, I'm sure the Marshalsea would be more than willing to sort this out. No, to klasa. A most serious accusation against your ward, sir. He robbed me. Of what, precisely? Wait for me in my library. No? U nas tak będzie z... Wygląda trochę jak... Nie, dobra, nie wygląda. Myślałem, że jak Katarina Twardz. Ale nie. Arno? Who are you talking to? No one, monsieur. You'll be happy to learn I persuaded Olivier to leave off calling the Marshalsea. Again. Je vous remercie, monsieur. What is this? The sixth time? The seventh? Perhaps a new hobby might be better for your health. Well, I find playing cards affords many opportunities for fresh air and exercise. We'll talk about this later. I have business in town and must collect Elise before I can attend to it. Elise is here? Only for the night. She returns to Paris first thing tomorrow. She'll need an escort. Won't she with you so preoccupied? One of you running amok is quite enough. Remain here and see if Olivier has any chores for you. I'm sure he does. What was that? Give my regards to Elise. Kontynuuj. Tu jakieś skrzynki były. Opierdzielmy im gabinety. To jest misja od razu, ale ja bym zrobił te wszystkie tutaj skrzyneczki przepiękne. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Może jakaś misja poboczna? Dobra, panowie, gdzie wy macie te przepiękne skrzyneczki, które ja bym chciał tak bardzo opierdolić? Dziękuję bardzo. O, jest. Dziękuję, dziękuję. Dobra. Ta skrzyneczka... Gdzie tu się schodzi na dół? Ta skrzyneczka jest na dół. No nie, takich rzeczy. Skrzyneczka chyba jest gdzieś tutaj. Albo jeszcze niżej? To jest jakaś piwnica? A nie, tutaj na dworze. Trzeba przejść w ogóle, co to jest. A, widzę. Znajdziek. Znajdziek, znajdziek. Dzień dobry, znajdźku. Nie wiem, co to jest, ale zwykły znajdziek. Jakiś tam. Co to jest? Jestem ciekaw. To jest chyba to. Kolejny znajdziek jakby. Okej, okay. Jak to... Kotylion, aha. Okej. Okay. Dobra, w okolicy już więcej nie mamy nic, znaczy mogę pójść po to. A nawet pójdę. Co mi tam? Wiem, że uwielbiacie moje łażenie i nic nie robienie, zbieranie jakichś pierdół. Dlatego wam to udostępniam w formie nagrania. Nie no, pozbierajmy sobie tu okolicę i pójdziemy do misji. Nie będę całości zbierał, bo nie wiem, czy to ma sens, czy zaraz nie będziemy grać inną postacią, innej historii. Nie wiem, jak to dokładnie... O Jezus. Jak to dokładnie działa. To dawaj tu. I to jest w wnętrzu. Tutaj. Puśćcie. No wchodź, 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 wchodź. Dokładnie tu. Dobra, chodźmy do misji już. Dzień dobry pana, właśnie pana opierdzieliłem ze skarbów. Też mi miło poznać. Dobra, ciekawe, co to za misja będzie. No weź, skocz na... A, to skocz, kurde bela. Wróćmy się do domku. Weźmiemy sobie ten. Dobra, już górą wleza. Weźmiemy sobie misyjkę.
porobimy sobie misyjkę. Dobra. Nie, no nie będę tak już odpierdalał maniany, ale mi dzisiaj bije na czerep strasznie. Ale cieszę się, że gramy kolejną grę. Po prostu. Gdzie to była ta drabinka taka? Może na innym budynku. Automatycznie się chwyta w ogóle, ale nie zawsze. Siema! Thrown out onto the street yet? Oh, you would love that, wouldn't you? It'd break my heart. Olivier, if I weren't here, who'd do all your work for you? The horses need brushing, boy. Get to it. Certainement, monsieur. Z konicą? W sensie woźnicą? Kto tam? Sire de la Serre, wait! Nom de Dieu. Nom de Dieu, nom de Dieu. Some trouble, mon ami. A letter for Sire de la Serre. It's very important. Oh, calm yourself, Perrault. That letter won't reach Monsieur de la Serre any faster if you drop dead of exhaustion. Give it here. I'll catch you. You must receive it today. It's very... Very important. Yes, I heard you the first time. I'll see that he gets... Karocy, żeśmy nie gonili. Na pieszo. Czy ona tak wolno... Monsieur de la Serre! Tak. No, ale czemu zawsze jak muszę gonić, to są zwiechy? O, ty szmatławcu! Przecież bym przeszedł. Dobra, idziemy tak. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale dachami chyba jest zamysł, żeby popierdzielać. To jest nawet chyba, żeby po to, żeby szybciej dopierdalać. Kurwa, jakiś rajdowiec. Dobra, jednak w ten sposób chyba wolniej idziemy. Biegnij, 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 błagam cię. No, jednak na piechotę jest szybciej. Please excuse, wrong carriage. What I need is a bird's eye view. No co ty? A, tu jest... O ja, czy ja tam byłem już. O, czekaj, jest skrzynka. I ja ją chcę? Tam obok se też wezmę. Za kary. Ja tu muszę drugi raz wchodzić. Bo zawsze się to tak kończy. Jeszcze wyżej. Ja już was opierdzieliłem przecież. Jeszcze wyżej. Nie tak. O, no do góry, do... Nie no, głupcy złoty, no wyśmij się, no. No tak, oczywiście, o to mi chodziło, no. Kurwa jasne. Ja pierdzielę, no wkurwia mnie to cięcie się. Dobra. Nie na... No. Okej. Okay. Jak on wyskakuje? To jest chyba na dworze po prostu, zwyczajnie. No tak. Tak, najlepiej. Oddawaj mi swoją skrzynię. Pajfusie. Dobra. Okej. Okay. Chodźmy już do tej wieży, jak nam każą. Czekajcie, jakby co historię. Co rozpoczęcie historii. Różnej. Jeszcze zobaczymy, jak to finalnie działa. Byłby taki samouczek.
Niezależnie, czy już się przeszło inną część, nie? Bo to jakby się klikło w inną... Chociaż nie wiem, czy można nie po kolei. Nie próbowałem w sumie. I ja chciałem wrócić w ogóle, żeby do tego ekranu. Ten to, nie wiem, jak bym musiał, nie wiem... Nie no, jakbym zainstalował, to by mi się chyba zapis w chmurze wgrał. Świetnie. O to mi chodziło. Dru. Dawaj, dawaj, fajfusie. Dasz radę. Przed sekundą tutaj byłem. No ale cóż, muszę zrobić to jeszcze raz. Może chodzi o to, żeby wzroku orła użyć na tej wieży, ale chyba to się mija z celem, bo to on tak nie ma aż takiego zasięgu. A może ma? Kto to wie, kto to wie? Tam... Aaron? Anor? Anon? Tant general. There you are. Where? No dobra. Też tak jest ważne, tata? Zabiją go, czy co? Weź się tutaj spuść, może. Tu na tą kolumnę i tu już chyba na zol nic się nie stanie. No ja wiem, wzrok orła. Co jest? Nie, 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 nie o to, zdecydowanie nie o to chodziło. Czy teraz mam jeszcze raz to zrobić? A. Ja mam jeszcze po prostu tak. Nikogo nie widzisz, chłopcze. Idź sobie stąd. Nikogo nie widzisz, idź sobie. O jest, jak ja mam dotrzeć tak daleko. Bra. I tu są skrzynki, halo! Ja te skrzynki kurde chcę... A, one są w środku. Dobra, nieważne. Bo ja te skrzynki to ja chcę? Nic ja się tam dostać? Przecież oni tam stoją. Suru! Zwykłe, nie? Tak. W środku mam, jestem bezpieczny, czy niekoniecznie znowu? Bo jestem. Suru! No, tam jest za tymi drzwiami, ale tam znowu mi powie, że nie mam... jakiegoś majsterkowicza i tyle. To jest na zewnątrz na 100%. Ale tu jeszcze możemy kogoś okraść. Chyba? Na górze? Nie? Ale to jest tutaj. Zajebiście, bo już się bałem, że spadnie na dół. A wtedy to by nie było ciekawie. No zejdź. Zajebiście. Tutaj.
No ja nawet słyszę, ale ona jest na dole. Ona jest A na dole, B jeszcze się okaże, że jest na dworze. Bo to jest bardzo prawdopodobne. No to ciekawe. Dobra, muszę iść na dół, to idę na dół, no co poradzę. Ach. Nie, to tu za chwilę. Idę obczaić sobie tą skrzynkę jeszcze. Czy ona jest tutaj, czy na dworze? A na dworze. No idź w drugą stronę. Gdy szedł, to mnie nie usłyszy. Chyba, że jeszcze jestem swój. Przez to, że już wlazłem do środka. Teraz będą ja, jakby mnie wydupcyli. Dobra, wbiegam do środka. Gdzie to było? A, po drugiej stronie. Nie dość, że wejść, to jeszcze tam jest to złote gówno. Interakcja. Intermediolan. Czekajcie sekundę. Bo jestem bardziej zaciekawiony tą skrzynią. Nie, ona jest na dole. Czekajcie. Gdzie ona jest? No tu nic nie ma. To na górze jest tylko. Gdzie? Bo przecież... Ciekawe. Tutaj. Pod schodami jakby. Ciekawe. Może jest jakaś ta... Może jest, jak to się nazywa? A, dobra. Co ja mam zrobić? Mogę tu przejść? Przez nich nie przejdę, dobra, czyli pewnie... Kurwa, idź, no! Jak się respią? Okej. A ci co tu robią? Nie. Co ja zrobiłem? Dobra, jestem głupi. Ja nie zauważyłem tych strażników, ja sobie wyszedłem. Znaczy spodziewałem się, że może coś się takiego wydarzyć, no ale... Do góry, tak? Ale nie spodziewałem się, że... Że jednak to zrobię tak głupio. Ja bym chciał ten skarb. So, who or what will take its place? Another king? A council of capable men? That is the question, isn't it? A truce, then. What the devil was that about? Yeah! Now, we can resolve this without recourse to violence, can't we? Get him, Yuko! I suppose not. Mogę go zabić? Easy, big fella. Aha. Bo pewnie on robi taki atak. Zdychaj! Dobra. Not your day, is it, Victor?
To your health, gentlemen. You, boy! So, what are you doing there? Running. No, o nie! Ale ja jeszcze nikogo nie zabiłem, ani nie zaatakowałem, halo? Dobra. Pany. No jasne, że będą do mnie strzelać z nie wiadomo jakiej broni. Skąd, po co i dlaczego. Skrzynia tu jest. No skocz. Dawaj skrzynię. Patrzcie, patrzcie jakie to jest piękne. I skończyłem w ogóle misję. Swobodny bieg. No, to co też zauważyłem. Aha. Stop, you shit! I'm talking to you! Okej. Dobra, uciekłem im. I teraz co nas czeka? Teoretycznie można się tu wrócić po to, ale coś czuję, że gówno nam to da. Dobra, rozumiem. Jak tam z czasem? Tak. Co by tu zrobić? My musimy się tu wrócić. Zastanawiam się. Nie opierdzielić z szarych skrzynek całej tej części. Chyba tak zrobię. Pójdziemy na kolejną misję. Już w następnym odcineczku. Fajny ten asasyn jak na razie, tylko no ma swoje mankamenty, no jak standardowo. Bo to złote nie wchodzę, bo to nie ma sensu. Ci okaże, że to znowu nie wiadomo. Chociaż kurde. Pytanie, czy ja teraz będę mógł tak wejść. Po tym co odjebaliśmy. A zobaczmy w sumie. Gdzie ten balkon? I co tu jest? Ale jaja. Pyk! Super skrzynia! O kurde. Czysto zamiast tu. Co to jest? Co przejdę się do tego, bo ja nie wiem o chuj tu chodzi. Nie, to nie w tą stronę. No trzymam kamerę w tamtą stronę, chłopie, no puść się i biegnij tam! A nie. O, ale super trika zrobił się, odpędził od tej choinki ten. Zajebiste. Znaczy to jest tylko takie na mapie. Coś jest. Bo to jest przede mną teoretycznie. Mojej lewej. O, jest jakiś znacznik. No. To już się nie mogło dobrze skończyć, a my tu nic nie mamy. Będzie jakiś sklepikarz, to się podleczymy i ten. I się ogarniemy. Z bara, kurde. O, jest akurat. Dobra, Q. Reakcja. Sklep. Kup, tak. Zajebiście. Ile my mamy już forsy? Kurde, sporo.
Dobra, idziemy. Tutaj będzie ten. No, spierzemy sobie jeszcze w tym odcinku, bo już i tak nie ma co robić. To jest tu? Nie, jeszcze wyżej, jakby na dachu. Być na dachu. Jest na dachu. Będziemy mieli pół mapy już wysprzątanych. Zostanie jeszcze tylko połówka. Halo? No, właśnie. To nie tylko ta druga połówka. Z ile? Dwa te i będziemy zaraz tutaj, tu sobie zakończymy i pójdziemy na misję. A tu ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tutaj. Ale nie, tego jeszcze nie ogarniam, gdzie to jest. Sobie później ogarniemy. Może tą umiejętność nawet dostaniemy, co sobie ogarniemy. Dobra. Na drewienko i tu już na zol można. No skacz, skacz, skacz. Don d'agitation. Co to znaczy? Bo nie wiem. Dobra, ciśnij, ciśnij, chłopcze. Tu jest przejście. O wy kurwy. Hej! A czemu ja nie mogę tego tak na... Ja nie mogę ich bić, zanim oni mnie nie... Kurwa! Ej, halo, halo, halo! Ku! No ale ku! Znaczy kurwa! Ja nic nie widzę! No przecież nacisnąłem tą jebaną No ej, ale nie zacinaj się, kurwa, chłopie! No ja pierdolę, no! Kurwa, widzieliście co? Oha, Tylko dlatego, że wziąłem apteczkę, nie? Oho. Kurwa mać, on go zabił. A pierdole. Kurwa, nic nie widzę. Naciskam spację, on się blokuje w jakimś miejscu. Ten gościu robi jakieś takie pojebane, dziwne triki. Ten po prostu się napierdalać. Jeszcze ścinki pierdolone do tego. I tyle jest, kurwa, z całego tej zabawy. Ja nie mogę ich zaatakować, kurwa, zanim... Ja nie mogę ich... kurwa, więcej tych jebanych Super. Zdyjaj! No, ruszaj się, kurwa, cymbale! No zdychaj, no ile, co ty masz, co ty jesteś, kurwa, jakiś pancerny? Ja pierdolę, no chłopy. To jakiś pancerny typiarz jest normalnie. I czemu oni nie żyją dalej, to jest w ogóle jakiś kosmos. Nie mogę ich dobić, w ogóle nic nie mogę. Co za przypał w ogóle. Dobra, kończymy to. Jeszcze 7 skrzynek. Dobra, w tym akcencie sobie zakończymy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podoba. No i cóż, do usłyszenia w następnych Elements.